Tymczasem Sara nadal jest obrażona na Janka i czeka na to, żeby chłopak ją przeprosił. Tak naprawdę to co ten Janek zawinił? To, że kiedyś coś tam na ciebie powiedział? Tak, to było chamskie. Chamskie to byłoby, gdyby teraz tak na ciebie mówił, ale to było dawno, daj spokój. Myślisz? No jasne, ty nigdy nikogo nie obgadywałaś? No, może. To nie złość się na Janka. No, chyba zrobiłam z tego zbyt wielką aferę. No zrobiłaś, a teraz odpuść, już i się pogódźcie. No dobra, napiszę mu SMS-a, ale czekaj, napisał coś. Co napisał? Ja Sara, w to nie wierzę. Co tam pisze? Pokaż. Ten związek nie ma sensu, lepiej żebyśmy znowu zostali przyjaciółmi i nie gadajmy więcej o tym, co to ma znaczyć, Sara. No ja przecież tego nie rozumiem, było między nami tak dobrze. Może to przez tą awanturę, którą mu zrobiłaś. Nie, no nie sądzę, żeby zerwał ze mną przez coś takiego. To o co tu chodzi? No, nie, nie, to na pewno przez to, że ja mam brzydkie nogi w ogóle, brzydki nos, ja nie wiem, ja mu się od początku nie podoba. Może idź z nim pogadaj. No tak, pogadaj, przecież sam napisał, że nie chce ze mną gadać. Co teraz zrobisz? Nie wiem. Sara, czekaj. A weź mi daj spokój. Sarze jest przykro. Uwierzyła, że Janek nie chce już z nią być i bardzo to przeżywa, bo jest w nim zakochana. Hej, Sara, co się stało? Nic. Pogadajmy, dobra? Nie ma o czym. Jak nie ma o czym? Przecież widzę, że jest. Nie ma. Nie chcę z tobą gadać po tym SMS-ie. Ale po jakim SMS-ie? Po tym? Ten związek nie ma sensu. Lepiej, żeby... Ale przecież ja tego nie napisałem. No tak, to samo się napisało. No, samo nie, ale... Przecież dawałem Arkowiczowi telefon, żeby wysłał SMS-a. Co? No, to pewnie on wysłał tego SMS-a. Jezu, co za gnojek. No ale czemu miałby tak niby zrobić? A pamiętasz? Od początku mieliśmy dylemat, czy on to dobrze przyjmie, czy nie. Czy będzie chciał nas skłócić, czy nie. Czy to odstoleruje, czy nie. No ale dlaczego on to zrobił? No po prostu nie chce naszego związku. Już nie jest moim przyjacielem. Nie mów tak nawet. Po tym, co nam jeszcze zrobił, chcesz go jeszcze bronić? No, sama nie wiem, no ale dobrze, że to się po prostu wszystko wyjaśniło. Masz rację. Ja wiem, co bym sobie zrobił, jakby nasz związek nie przetrwał. To byłby dramat. Dokładnie.